Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mikołaj Lech, a to jest mój podcast pod tytułem Prawna ochrona marki. Odcinek 5. Jako rzecznik patentowy opowiem Ci, jak możesz zapewnić swojej marce silną ochronę prawną oraz dlaczego jest to takie ważne. Dowiesz się również, jakich błędów jako przedsiębiorca powinieneś unikać. Ten podcast jest również uzupełnieniem wiedzy, którą dzielę się na moim blogu pod adresem znaki towarowe myślnikblog.pl. Witam Cię w piątym odcinku mojego podcastu. No i ten odcinek będzie sporo dłuższy niż poprzednie, bo chciałem łącznie tutaj omówić kilka moim zdaniem dość ważnych zagadnień. A są to tematy, które powinny zainteresować zarówno przedsiębiorców, jak i myślę samych prawników. Mamy obecnie koniec 2016 roku, no i rynek prawniczy jest aktualnie ekstremalnie trudny. No, tort w postaci takich potencjalnych klientów dla prawników jest taki sam jak dawniej. Z kolei liczba prawników z uprawnieniami no, w ostatnich latach podwoiła się i nadal rośnie. Oczywiście im większa konkurencja na rynku, tym lepiej dla samych klientów. W modelu idealnym ceny usług wtedy spadną, a ich jakość wzrośnie. Poza tymi plusami są jednak również minusy, no i wskażę Ci do jakich patologii dochodzi, no niestety obecnie w naszej branży. W tym odcinku odpowiem na pytanie, czy w obliczu tak trudnego rynku lepiej być tym prawnikiem mającym specjalizację, ścisłą specjalizację, czy lepiej być tak zwanym prawnikiem od wszystkiego. Myślę, że to, co usłyszysz, no pozwoli Ci dość świadomie wybierać, z kim będziesz chciał w przyszłości współpracować. Ja nigdy nie ukrywałem, że jestem wielkim fanem specjalizacji, no i właściwie z biegiem lat tylko się w tym przekonaniu utwierdziłem. No, w kontekście tych rozważań o specjalizacji, chciałem Ci również nieco opowiedzieć o zawodzie rzecznika patentowego. No, właśnie, nadal wiele osób praktycznie nic o nas nie wie. Opowiem Ci więc, w jakich sprawach to rzecznik patentowy ma największą wiedzę. Już Ci mogę powiedzieć, że nie są to jedynie te patenty na wynalazki. Chciałem Ci również opowiedzieć o zjawisku, jak sam mówię, samozwańczych doradców w sprawach rejestracji znaków towarowych. W internecie jak grzyby po deszczu powstają firmy, które reklamują swoje usługi zastrzegania znaków towarowych. No, bardzo agresywnie się przy tym reklamują. Problem w tym, że tak naprawdę ukrywają one informacje, kto tam pracuje i czy w ogóle takie osoby się na tym znają. Ja z kolei zetknąłem się z kilkoma przypadkami, no niestety ich kardynalnych błędów. Oczywiście jest teraz wolny rynek i to od Ciebie zależy, z czyich usług będziesz korzystać. Jednak aby podjąć tą świadomą decyzję, musisz wiedzieć o niektórych zagrożeniach w tym zakresie. Na początku chciałem ci opowiedzieć pewną historię z mojego życia. Otóż, jakiś rok temu moja mama miała niestety nieszczęśliwy wypadek. Mocno się poturbowała i miała takie problemy z barkiem. No ogólnie paskudna sprawa. No, niestety konieczna była operacja. No, w przeciwnym razie groziło jej stałe ograniczenie ruchów ręką. No, akurat nie mogła jej podnosić powyżej brody. No i co w takiej sytuacji zrobiliśmy? Zaczęliśmy tutaj z całą rodziną szukać specjalisty od chirurgii stawowej. Jeżeli mama miała pójść pod nóż, to uznaliśmy, że do najlepszego lekarza. No i znaleźliśmy takiego w Poznaniu. Historia szczęśliwie się kończy: operacja się udała, cała rehabilitacja przebiegła całkiem pomyślnie, jednak ani wtedy, ani teraz nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że w tym zakresie postąpiliśmy jak najbardziej słusznie, jadąc aż do Poznania. Chciałem ci tę historię opowiedzieć, aby wskazać, jak ważna moim zdaniem jest specjalizacja. My, prawnicy, jesteśmy troszkę niczym ci lekarze. Naszymi klientami często są firmy. No i o błędach medycznych jest zazwyczaj dość głośno w mediach, natomiast czy podobne błędy popełniają prawnicy? No oczywiście. Najczęściej jednak nie usłyszysz tego w żadnych wiadomościach. Prawników od lekarzy różni jedna zasadnicza rzecz. Nie słyszałem, aby chirurg zajmował się na przykład pediatrią, ewentualnie neurolog, chirurgią naczyniową. Część prawników nie przejmuje się jednak takimi ograniczeniami i zajmuje się absolutnie wszystkim. Dziś rozwód, jutro sprawa karna, pojutrze na przykład, no właśnie, rejestracja znaków towarowych. To tak jakby moja mama poszła do lekarza rodzinnego, a on zgodził się zrobić operację stawu. No bo czemu nie? W końcu ma tytuł tego lekarza. Niech więc nie zaślepi Cię to, że ktoś ma tytuł zawodowy. To, że ktoś jest adwokatem lub radcą prawnym, nie znaczy, że zna się na każdej sprawie zakresu prawa. Jeżeli źle wybierzesz, zapłacisz prawnikowi, który no, pobierze kilka tysięcy złotych. I tak naprawdę będzie się dopiero uczył na twojej sprawie. No to jest chyba z taki, jeden z takich niewielu przypadków, kiedy to uczniowi płaci się za jego naukę. No i powiem ci, że z takimi historiami faktycznie co chwilę się spotykam. Szczególnie pamiętam jedną. Z prośbą o konsultację zwrócił się do mnie pewien przedsiębiorca. Chodziło o to, że przegrał właśnie w sądzie sprawę o naruszenie cudzego znaku towarowego. No, musiał zmienić nazwę, pod którą od kilku lat działał i chciał się dowiedzieć, jak oceniam jego szansę, na przykład w apelacji, gdyby zdecydował się od wyroku odwołać. No i zapoznając się ze szczegółami tego sporu, oczy tak naprawdę otwierały mi się ze zdumienia szerzej. Dlaczego? No to był z jednej strony książkowy przykład nieświadomego naruszenia prawa. Przedsiębiorca wybrał nazwę dla swojej firmy, nie sprawdzając wcześniej, czy ktoś taką takiej nazwy już na przykład nie zarejestrował właśnie jako znaku towarowego. No i to jest właśnie troszkę jedna z tych sytuacji, które, o których często mówię na, w ramach tego podcastu czy w ramach mojego bloga. No i całkowicie w tej historii zszokowało mnie postępowanie tak naprawdę pełnomocnika tegoż przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, po otrzymaniu takiego przedsąbodowego wezwania do zaprzestania naruszania prawa, powinien zrobić wszystko, aby ta sprawa nie trafiła do sądu. Niestety jego pełnomocnik w odpowiedzi na to pismo wskazał, że oba znaki różnią się szatą graficzną. Na no to według niego absolutnie wyklucza niebezpieczeństwo wprowadzenia kogokolwiek w błąd. Jednak każda osoba, która chociaż troszeczkę miała wspólnego z tymi znakami towarowymi, wie, że to całkowicie naiwne tłumaczenie. Podobieństwo dwóch znaków towarowych bada się m.in. na płaszczyźnie fonetycznej, a te w tym przypadku były dokładnie takie same. Właściciel praw do znaku widząc taką odpowiedź, momentalnie złożył pozew. No i wcale mu się nie dziwię, bo miał bardzo duże szanse na wygraną. No i w trakcie procesu pełnomocnik mojego klienta, no, koncertowo popisał się swoją niewiedzą. Przykładowo, udowadniał, że identyczną nazwą posługuje się w tej branży wiele firm. O naruszeniu prawa więc nie może być mowy. No chyba logikę tego wywodu można porównać jedynie do twierdzenia, że skoro wszyscy kradną, no to zabranie roweru sąsiada przecież nie jest niczym złym. Oczywiście powiedziałem, że nie widzę najmniejszych szans na wygraną w apelacji. Na co klient odpowiedział mi, że to jest bardzo ciekawe, ponieważ jego radca prawny uważa, że sprawa jak najbardziej jest do wygrania. No i jak ja to usłyszałem, to zacząłem się naprawdę zastanawiać, czy takie zachowanie pełnomocnika nie narusza w tym przypadku zasad etyki zawodowej radców prawnych, czyli zachęcanie klienta, by brnął dalej w totalnie przegraną sprawę. Mam wrażenie, że takie zachowania to często konsekwencja po prostu trudnej sytuacji na rynku prawniczym. Pełnomocnicy podejmują się absolutnie każdej sprawy, nawet jeżeli się totalnie na nie nie znają. Jest to, jakby to powiedzieć, jest tak ciężko pozyskać klienta, że kiedy już się pojawi, to robią wszystko, aby go utrzymać. Mają takie poczucie, że jeżeli mu odmówią, to pójdzie do konkurencji i nawet jeżeli to jest ich klient, z którym już współpracują, to po prostu go stracą. Ja pracuję w rodzinnej kancelarii patentowej, która na rynku jest już ponad 26 lat. Jednak moi koledzy i koleżanki, które dopiero, którzy dopiero wchodzą do zawodu, mają zdecydowanie trudniej ode mnie. No dość powiedzieć, że w ciągu ostatnich 10 lat liczba radców prawnych i adwokatów po prostu się podwoiła. A to nie koniec, bo na aplikacji jest, jak czytałem, jeszcze kilkanaście tysięcy osób, i co roku jest nowy do dopływ ludzi z uprawnieniami. No i w obliczu takiego zjawiska często spotykam się z opinią, że aktualnie prawnik musi znać się absolutnie na wszystkim. Skoro klientów jest mało, to musi umieć obsłużyć ich w najróżniejszych dziedzinach. Ja jednak twierdzę, być może się ze mną zgodzisz albo nie, że jeżeli ktoś mówi, że zna się na wszystkim, to nie jest dobry tak naprawdę w niczym. Prawo jest tak obszernym materiałem, no niczy medycyna. Gdyby ktoś twierdził, że dobry lekarz musi znać się na wszystkim, no to najpewniej zostałby wyśmiany. Jednak w ustach prawnika nie brzmi już to tak niedorzecznie. Tymczasem, moim zdaniem, odpowiedzią na tę sytuację jest właśnie specjalizacja, specjalizacja, jeszcze raz specjalizacja. Zobacz, jak to fantastycznie działa i jest korzystne dla dwóch stron. Mamy na przykład adwokata specjalizującego się w rozwodach. No i po 10 latach praktyki ma on ogromną wiedzę i doświadczenie. Przez ten czas popełnił wszystkie możliwe błędy, no, ewentualnie widział błędy swoich kolegów. Po prostu wie, czego nie robić, co działa, a co nie działa w sądzie. Ma więc taki gotowy know-how i sprawdzone na przykład wzory pism procesowych. Dzięki temu jest w stanie obsłużyć swojego klienta szybciej i lepiej niż prawnik, który takie sprawy prowadzi rzadko albo po prostu nie robił tego nigdy. I z jednej strony zyskuje prawnik, ponieważ dostaje do prowadzenia sprawy, w których czuje się mocny, czuje się pewnie, i równocześnie jest w stanie tego klienta obsłużyć szybciej niż konkurencja. Z drugiej strony zyskuje również klient, ponieważ otrzymuje usługę wyższej jakości, no i ta usługa może być też również tańsza niż u konkurencji, z racji tego, że po prostu jest wykonywana szybciej. Mamy więc tutaj taką sytuację win-win, dwie, dwie strony wygrywają, dwie strony zyskują. Jednak decyzja o specjalizacji w jakiejś konkretnej dziedzinie wymaga odwagi od prawnika. Taki prawnik musi skupić się na wycinku swojej dotychczasowej pracy, rezygnując z większości pobocznych zleceń. No jednak efektem tej koncentracji będzie to, że dostanie więcej spraw z preferowanej przez siebie działki. No i podam Ci fantastyczny przykład. Mój kolega Adam Knopik prowadzi bloga prawniczego o wypadkach samochodowych w Niemczech. W notatkach do tego podcastu oczywiście znajdziesz link do tego bloga. Zachęcam Cię do, do przeczytania, bardzo ciekawie on tam pisze. No i wypadki komunikacyjne w Niemczech. No Przyzna, że to jest szalenie wąska specjalizacja. Tylko zwróć uwagę na jedno. Po napisaniu kilkudziesięciu artykułów na ten temat każda osoba, która miała wypadek w Niemczech łatwo trafi na jego treści. A naj, najczęściej później, jeżeli będzie chciała, to właśnie skorzysta z pomocy jego kancelarii. No i moim zdaniem takich niż są prawdziwe tysiące i moim zdaniem to jest właśnie rozwiązanie dla młodych prawników chodzących na rynek. Nie wyniszczająca konkurencja, ale właśnie ta przemyślana specjalizacja. I wnioski, jakie możesz wyciągnąć z tego, co powiedziałem, są takie, że w zależności od problemu, z jakim się borykasz, możesz, no powinieneś poszukać pomocy odpowiedniego prawnika, specjalisty. Możesz zadać sobie teraz pytanie, tylko jak znaleźć tego świetnego specjalistę. Każdy prawnik na swojej stronie kancelarii pisze o tym, czym się specjalizuje. No ale powiem Ci szczerze, że to jeszcze nie dowodzi tego, że jest z danej dziedziny kompetentny. Jakiś czas temu udzielałem telefonicznej porady prawnej pewnemu radcy prawnemu. No, miał po prostu problem z rejestracją znaku towarowego dla swojego klienta. Mówił, że idzie mu to troszkę jak krew z nosa, bo nigdy tego nie robił i ma tutaj pewne problemy proceduralne. No i wskazywał po prostu, że Urząd Patentowy. Hmm. Znalazł pewne przeszkody do rejestracji tego znaku. No i w sumie nie był to duży problem dla osoby, która z tymi znakami ma do czynienia na co dzień. Powiedziałem mu, jak może sobie z tym problemem poradzić. Natomiast po rozmowie, tak po prostu z ludzkiej ciekawości, sprawdziłem, czym, ten, czym on się zajmuje zawodowo. Poczytałem sobie jego stronę. No i wyobraź sobie, jakież było moje zdziwienie, kiedy wśród licznych specjalizacji wskazywał własność przemysłową i rejestrowanie znaków towarowych. No, ale w rozmowie przyznał się, że w życiu czegoś takiego nie robił. Tak więc, w internecie można napisać wszystko, aby jak najwięcej tych klientów do siebie ściągnąć, ale praktyka bywa tutaj różna. Tak więc, deklarowanie specjalizacji na jakiejś stronie no, powinien się jednak traktować z pewnym dystansem. Ja bym chciał, chciał Cię jednak tutaj zachęcić do poszukiwań wśród prawników, blogerów. Zwróć uwagę, że jeżeli ktoś interesuje się jakąś tematyką i na przykład na dany temat napiszał, napisał 100 artykułów, no to nie ma absolutnie opcji, aby nie był silny w tym temacie. Tak zresztą prawdopodobnie trafiłeś na mój podcast. Szukałeś informacji o ochronie marki i trafiłeś na któryś z moich już ponad 200 artykułów. Teraz do tego dochodzą również podcasty. No i takich blogów możesz klasycznie poszukać w wyszukiwarce Google. Ja jednak zachęcam Cię również do odwiedzenia strony lexmonitor.pl. Oczywiście, link do tego dostaniesz w notatkach do tego podcastu. No i znajdziesz tam listę ponad 100 blogerów prawniczych, 100 blogów prawniczych, moim zdaniem z niemal każdej dziedziny prawa. Ewentualnie, jeżeli chcesz, odezwij się do mnie. Ja mam dość dużo znajomych z branży i być może kogoś zaufanego i sprawdzonego mógłbym Ci polecić. I o tej specjalizacji mówię nie bez przyczyny. Jako rzecznik patentowy wykonuję zawód, który ściśle związany jest z własnością intelektualną. No właśnie, ale co to tak w praktyce oznacza? Naprawdę sporo nowo poznanych osób pyta mnie, czym my się w ogóle zajmujemy. Kiedy mówię, że pomagam rejestrować znaki towarowe, są zdziwieni. Jakoś przyjęło się, że sprawami prawnymi zajmują się ogólnie prawnicy. Ludzie kojarzą zawód rzecznika patentowego albo z patentami, albo wcale. No, i to prawda, rzecznik patentowy zajmuje się wynalazkami, wynalazkami, patentami, jest to jednak jedynie część naszej codziennej pracy. Tak się składa, że niemal każda firma posługuje się jakąś nazwą, nie każdy jednak, nie każda firma jest tak innowacyjna, aby chronić swoje rozwiązania techniczne. Siłą rzeczy na co dzień najczęściej zajmujemy się właśnie ochroną marki i tymi znakami towarowymi. To niejako przechodzi w następstwie praktyki. Rzecznik patentowy jest przygotowywany do tej pracy zawodowej w trakcie 3-letniej aplikacji. Przez ten czas jesteśmy uczeni wszelkich spraw związanych ze znakami towarowymi, wzorami użytkowymi, wzorami przemysłowymi, a także patentami. Nasze praktyki obejmują, obejmowały na aplikacji zajęcia w niemal, no, nie tyle niemal, w niemal, w każdym departamencie Urzędu Patentowego. Widzieliśmy na żywo pracę tamtejszych ekspertów, rozmawialiśmy z nimi, uczyliśmy się od nich. Inne praktyki odbywaliśmy w sądach, gdzie uczono nas jak skutecznie dochodzić roszczeń właśnie w sprawach związanych z własnością przemysłową. A jak to wygląda u adwokatów i radców prawnych? Aby uzyskać uprawnienia zawodowe, oni również muszą, muszą po prostu skończyć taką trzyletnią aplikację. Tym jednak ta aplikacja różni się od naszej, że oni zdobywają tam bardzo ogólną wiedzę, no, to jest wiedza praktycznie z każdej dziedziny prawa. No i z racji ogromu materiału oni nie mają czasu na specjalizację. Ta pojawia się u nich w następstwie praktyki zawodowej. No oczywiście, jeżeli dany prawnik postanowił się w czymś specjalizować. No i teraz ciekawostka. Czy wiesz, ile godzin zajęć jest na studiach prawniczych z prawa własności przemysłowej? Odpowiadam: zero. To ledwie przedmiot fakultatywny. Z kolei na ich aplikacji zajęcia z własności intelektualnej obejmują zaledwie kilkanaście godzin wykładów. Dla porównania, na naszej aplikacji są to bite trzy lata zajęć. Co chcę przez to powiedzieć? Jeżeli trafisz do kancelarii prawnej ściśle specjalizującej się w prawnej ochronie marki, czy szerzej właśnie własności przemysłowej, to najprawdopodobniej zostaniesz bardzo dobrze obsłużony. Jest to jednak następstwo praktyki w danej dziedzinie, no i mozolnego pogłębiania wiedzy przez pracujących tam prawników. To jednak, że ktoś ma tytuł adwokata bądź radcy prawnego, nie oznacza, że ma wiedzę z zakresu właśnie własności przemysłowej. Do tego przygotowywany jest bezpośrednio rzecznik patentowy. No i z rzecznikiem patentowym warto skonsultować się właściwie na każdym etapie rozwoju marki, szczególnie jeżeli jesteś dopiero na etapie jej wymyślania. Po pierwsze, rzecznik patentowy, jak, jak to mówię, może asystować przy narodzinach marki. Tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku podcastu, nazwa firmy powinna być nie tylko atrakcyjna marketingowo, ale również nadawać się do ochrony prawnej. I rzecznik patentowy może pomoże Ci wybrać nazwę, która będzie silna od tej prawnej strony. Sprawdzi również, czy nie jest przypadkiem podobna do któregoś z już zarejestrowanych znaków towarowych. W drugiej kolejności zajmie się dla Ciebie wszelkimi formalnościami związanymi właśnie z rejestracją tego znaku. Oceni, czy w Twoim przypadku lepiej abyś chronił nazwę czy logo firmy, no a także na jakim terytorium powinna ta ochrona obejmować no, twoje, twoje tutaj oznaczenie, którym posługujesz się w obrocie. Jeżeli ekspert z urzędu patentowego będzie miał jakieś obiekcje przed przyznaniem Ci ochrony, a tak się czasami zdarza, no to rzecznik patentowy będzie walczył w Twoim imieniu o pomyślne zakończenie sprawy. Oczywiście będzie również pilnował dla Ciebie wszelkich terminów, nie tylko na etapie zgłoszenia znaku, ale również przy przedłużaniu jego ochrony. Jak pamiętasz, prawo ochronne trwa 10 lat i nieprzedłużane wygasa. A w sytuacji, kiedy marka po wielu latach obecności na rynku jest warta miliony, ta wydawałoby się drobna czynność jest szalenie doniosła. Po Rejestracji znaku towarowego rzecznik patentowy może później monitorować dla ciebie działania konkurencji. Po nowelizacji przepisów w kwietniu 2016 roku aktualnie może faktycznie dojść do sytuacji, że Twój konkurent zarejestruje nawet identyczny znak towarowy jak Twój. Możesz do tego nie dopuścić, monitorując co jest zgłaszane do ochrony. No i takie usługi właśnie monitorowania świadczą kancelarie patentowe. Jeżeli dojdzie jednak do sytuacji, że twój konkurent zacznie się na przykład pod ciebie podszywać, to właśnie rzecznik patentowy może reprezentować cię w sądzie. Podobnie zresztą w przypadku, kiedy to niestety ty zostaniesz pozwany. Jeżeli chodzi o własność przemysłową, to nie wiem czy wiesz, ale właśnie rzecznik patentowy ma takie same uprawnienia jak radca prawny czy adwokat przed sądami. Ważne, żeby dotyczyła ta sprawa właśnie własności przemysłowej. Poza tym, prowadząc biznes, z doświadczenia wiem, że prędzej czy później będziesz potrzebował fachowej porady prawnej. I jeżeli współpracujesz z rzecznikiem patentowym, wystarczy krótki telefon, by rozwiązać Twój problem. Sam często dostaję takie pytania od klientów: jak legalnie używać cudzego znaku towarowego, jak tam poustawiać wszystko w sklepie internetowym, aby nikt się do tego nie przyczepił, co można sprowadzać z Chin, jak zabezpieczyć się przed nieuczciwą konkurencją. To są takie najczęściej pojawiające się pytania, które jeżeli nie masz specjalisty pod ręką, to mogą te poszukiwania odpowiedzi na te pytania mogą zająć Ci dużo czasu, a tak naprawdę wystarczy jeden krótki telefon, aby rozwiązać Twój problem. I tak jak mówiłem, dużą częścią naszej pracy są sprawy związane z szeroko pojętą prawną ochroną marki. Pomagamy jednak chronić również rozwiązania bardziej techniczne. Poprzez rejestrację wzorów przemysłowych można przykładowo chronić wygląd czy design pewnych produktów. W tej formie najczęściej zastrzega się wygląd mebli, opakowań, zabawek i różnego rodzaju tego typu rzeczy. Chodzi o to, że jeżeli masz jakieś produkty, które świetnie się sprzedają, no to konkurencja może próbować trochę się do nich przybliżać, a wręcz je po prostu kopiować, na przykład design jakiegoś atrakcyjnego zestawu meblowego. No i chroniąc ich wygląd, możesz temu w tym przypadku skutecznie zapobiec. No i oczywiście w swojej pracy zajmujemy się, zajmujemy się jak najbardziej tymi technicznymi sprawami, czyli patentami i wzorami użytkowymi. Mamy kontakt z wynalazcami i niekiedy ich rewolucyjnymi pomysłami. No i ogólnie mam wrażenie, że wynalazca to dość specyficzna kategoria człowieka. Da się to od razu wyczuć w rozmowie. I tacy ludzie mają głowy pełne pomysłów, są przekonani, że ich rozwiązania doprowadzą do absolutnie rewolucyjnych zmian. No, ale takie spotkania zawsze oceniam bardzo pozytywnie, ponieważ jest to bardzo intensywne spotkanie, interesujące i inspirujące. 3i, można tutaj powiedzieć. Jako ciekawostkę powiem Ci, być może tego nie wiedziałeś, że nawet wśród rzeczników patentowych są dalsze specjalizacje. Na zachodzie jest patent Attorney. Czyli taki adwokat, rzecznik patentowy specjalizujący się w patentach, oraz trademark attorney, czyli ten rzecznik patentowy specjalizujący się w znakach towarowych. No i ten podział często przebiega zgodnie z takim wykształceniem rzecznika patentowego. Jeżeli jest inżynierem, no to lepiej czuje te wynalazki niż, niż sprawy prawne, przynajmniej na początku swojej kariery. Jeżeli jednak skończył prawo, to naturalnie lepiej ogarnia zagadnienia prawne, właśnie związane z tą prawną ochroną marki. No i generalnie jednak. Każdy rzecznik patentowy, który kończy aplikację rzecznikowską, musi posiadać wiedzę zarówno techniczną i prawniczą. To nie znaczy, że rzecznik patentowy specjalizujący się w znakach towarowych nic nie wie o patentach. Po prostu mamy jakieś takie swoje małe predyspozycje albo rzeczy, które nas naprawdę ciekawią. No i sprawy związane z patentami, uczciwie Ci powiem, są dość trudne. A żeby zrobić dobry opis patentowy, potrzeba moim zdaniem wielu lat praktyki i ciągłego pogłębiania wiedzy. W dobrym opisie patentowym nie chodzi tylko o to, aby ekspert z Urzędu Patentowego go przepuścił i formalnie przyznał ci patent. Prawdziwą sztuką jest zrobić opis, który będzie dawał możliwie szeroką ochronę prawną. Ta, ta ochrona powinna być silna. Chodzi o taką ochronę, której nie da się łatwo obejść, a ma to ogromne znaczenie w przypadku wynalazków, które mogą być warte miliony. No, i mam wrażenie, że wiedza, którą zdobyliśmy na tej trzyletniej aplikacji, jest zaledwie takim naszym fundamentem, który jest potrzebny do pracy. Trzeba osobiście zrobić kilkanaście, kilka, pewnie raczej kilkadziesiąt opisów patentowych, aby dojść do wysokiego poziomu. I teraz uwaga: Kilka tygodni temu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało tak zwaną Białą Księgę Innowacji. Są to propozycje, które mają wpłynąć na zwiększenie innowacyjności w Polsce. I jedną z propozycji jest, uwaga, cytuję, umożliwienie realizacji zadań rzecznika patentowego przez radców prawnych i adwokatów. Czyli ministerstwo proponuje, aby osoby, które nigdy nie były uczone ani procedury uzyskiwania patentów, ani tworzenia tych, powiem to wprost, cholernie trudnych opisów patentowych, i te osoby mają wykonywać najtrudniejszą część pracy rzeczników patentowych. To jest jakieś szaleństwo. To tak jakbyśmy powiedzieli, że w Polsce jest obecnie za mało chirurgów, więc ustawowo wprowadzamy przepisy, że operacje chirurgiczne mogą teraz przeprowadzać również na przykład pediatrzy. Na papierze ilość chirurgów się zwiększy, tylko czy to nie doprowadzi czasem do śmierci kilku operowanych osób? Co tu można powiedzieć? No, na razie to są tylko propozycje, ale troszkę pokazują całkowity brak logiki osób, które tutaj takie propozycje składały. Przecież da się to zrobić zdecydowanie lepiej, nie wylewając tej, tego dziecka z kąpielą. Można zachęcić młodych inżynierów na przykład do odbywania aplikacji rzecznikowskiej, tam przecież przez te trzy lata nauczą się tych umiejętności, których ponoć brakuje na rynku. Można prowadzić szkolenia dla przedsiębiorców, otwierać jakieś biura pomocy patentowej przy uczelniach. W każdym tym przypadku tematyką patentową zajmą się osoby kompetentne. Zamiast tego proponuje się odgórne e, zrobienie z pediatrów, chirurgów. E, oczywiście jest wolny rynek, znowu będę wracał do tego wolnego rynku. Ten wolny rynek wszystko zweryfikuje i ci nieduolni pełnomocnicy będą napiętnowani. Tylko ja się tak, takie zadam pytanie retoryczne: ilu pacjentów przy okazji musi się przekręcić, aby, aby ludzie zrozumieli, że to nie jest dobry pomysł? No właśnie, jeżeli chodzi o ten wolny rynek, to chciałem jeszcze opowiedzieć o tym trzecim zagadnieniu, o którym wspominałem na początku, czyli o firmach rejestrujących w Polsce znaki towarowe. Ostatnimi czasy bardzo agresywnie reklamują się w internecie, tak naprawdę niewiele o nich wiadomo. No może poza tym, że to nie są kancelarie patentowe. No i do zajęcia się tym tematem zainspirowała mnie historia jednego z moich klientów. Krótko mówiąc, naciął się na usługi pewnego internetowego pseudodoradcy. No i. Ten mój klient przez wiele lat był wspólnikiem w jednej spółce. Po jakimś czasie pomiędzy wspólnikami, jak to w życiu bywa, pojawił się konflikt, no i mój klient odszedł ze spółki. Postanowił jednak otworzyć własną działalność gospodarczą i tak sobie pomyślał, że skoro przez tyle lat rozwijał poprzednią spółkę, to troszkę czuł się ojcem jej marki. No i pomyślał sobie, co by tu zrobić, aby mógł dalej posługiwać się tą dobrze rozpoznawalną marką na rynku. No i wtedy właśnie dostał mail od takiej firmy, która rozsyłała swoje oferty. Internetowo z ofertą właśnie rejestracji znaków towarowych. Zadzwonił do konsultatki i przedstawił swoją sytuację. No, usłyszał, że powinien szybciutko zgłosić swój znak towarowy do ochrony. Dzięki temu uzyska prawa wyłączne od tej marki. I to go właściwie przekonało. Zapłacił za usługi tejże firmy i wniósł stosowne opłaty urzędowe. Coś jednak nie dawało mu spokoju. I Jak sami powiedział, to wszystko się wydawało zbyt proste. Wystarczy zgłosić znak towarowy i przejmę markę firmy, która była na rynku obecna 10 lat. Zaczął troszkę szukać w internecie, trafił na mój blog. No i co się okazało? Trochę go przestraszyło to, co tam przeczytał, i mieliśmy okazję tutaj taką poradę prawną odbyć. No i w trakcie tej porady niestety musiałem mu powiedzieć, jaka jest sytuacja. Jego zgłoszenie całkowicie nie miało sensu. To był wręcz książkowy przypadek zgłoszenia znaków w złej wierze. Czyli dokonał zgłoszenia, wiedząc, że jego była spółka używa tego znaku już od 10 lat. Czyli faktycznie wszystkie pieniądze które włożył ten projekt to były pieniądze wyrzucone w błoto. No i moje pytanie jest teraz takie, czy firma rejestrująca mu znak towarowy świadomie wprowadziła go w błąd, na przykład chcąc zarobić na zgłoszeniu, czy była na tyle niekompetentna, że nawet nie wiedziała o tym, że takie zgłoszenie nie ma sensu. No tak czy siak klient stracił sporo pieniędzy. No i ta historia mnie trochę poruszyła, Widziałem, wiedziałem już wcześniej, że na rynku działa wiele firm rejestrujących znaki towarowe, nigdy jednak nie zetknąłem się z efektami ich działań. Zacząłem więc trochę baczniej się im przyglądać i to co znalazłem absolutnie mnie zszokowało, no bo okazało się, że usługi rejestrowania znaków towarowych, czyli to są usługi tak naprawdę prawne, Oferują dosłownie wszyscy. Poza anonimowymi firmami, o których Ci teraz mówię, również agencje reklamowe, agencje interaktywne, czy nawet, uwaga, biura detektywistyczne. No, powiem szczerze, że byłem zaskoczony. Nie wiedziałem, co się na rynku dzieje, przynajmniej w tym, w tym wąskim zakresie. No i powiem Ci szczerze, że znalazłem nawet ofertę pewnej agencji interaktywnej, gdzie było, ja, było napisane, że owa agencja. Zajmuje się badaniem czystości patentowej znaku towarowego, a później pomaga w zgłoszeniu go do Europejskiego Urzędu Patentowego. No i to jest totalna bzdura, ponieważ badanie czystości patentowej robi się w stosunku do wynalazków. Przy znakach towarowych przeprowadza się badanie zdolności rejestrowej. Z kolei w Europejskim Urzędzie Patentowym chroni się wynalazki, a nie znaki towarowe. Ten urząd nie ma nic wspólnego ze znakami. Ale może więc o to tej agencji chodziło? Że mówiła, że zrobi badanie czystości patentowej znaku towarowego i stwierdzi, że w Europejskim Urzędzie Patentowym nie znalazła żadnej kolizji, więc spokojnie znak można zgłaszać. To poza tym ciekawi mnie tak naprawdę, kto robi takie badania, czy kto się pod nimi podpisuje w takiej agencji. No bo chciałbym zobaczyć takie sprawozdanie z badania, czy tam się podpisuje grafik, projektant, menadżer. No i pytanie, na jakim poziomie świadczy usługi rejestrowania tych znaków firma, która nie jest w stanie sformułować poprawnej oferty handlowej. Ja oczywiście od razu zobaczyłem, że to jest tekst bzdur. Problem w tym, że przeciętny przedsiębiorca tego nie zauważy. Widząc zgrabnie zre zredagowaną ofertę, no i taką gustowną szatę graficzną, uzna, że po drugiej stronie oczywiście są profesjonaliści. No i oczywiście, znów wracam do tego, mamy wolny rynek. Każdy może korzystać z usług, kogo sobie wy wybierze, więc to nikt nikogo nie zmusza. Nie możemy nikomu zabronić doradzania w najróżniejszych kwestiach. Z kolei konsumenci sami decydują, z czyich usług planują skorzystać: czy tego anonimowego doradcy internetowego, czy z usług rzecznika patentowego. Ale, aby świadomie podjąć decyzję, z czyich usług skorzystać, no, musisz mieć pełną wiedzę o wszystkich plusach i minusach. No i korzystanie z usług pierwszego lepszego internetowego doradcy może być ryzykowne, i tak sobie spisałem takich 7 punktów, o których powinieneś pamiętać. Po pierwsze, Kompletnie w takim przypadku nie wiadomo, z czyich usług będziesz korzystał, kto macie Cię obsługiwać. Żadna z tych firm, jak patrzyłem, na swojej stronie internetowej nie ujawnia informacji o osobach, które mają dla Ciebie świadczyć te usługi. Pff, nie uważasz, że to jest trochę dziwne? Wejdź na jakąkolwiek stronę kancelarii patentowej i znajdziesz tam informacje, kto jest w zespole, jakie dana osoba ma wykształcenie, jakie dana osoba ma doświadczenie bądź też właśnie specjalizację oraz. Jakimi językami włada. Panuje u nas pełna jawność, no zresztą dlaczego ktokolwiek miałby to ukrywać. No i moim zdaniem okoliczność, że te firmy nie publikują po prostu tych informacji, świadczy o tym, że próbują coś ukryć. Po drugie, nie wiadomo, jaką wiedzą tak naprawdę dysponują osoby mające cię obsługiwać. I to jest niejako konsekwencja pierwszego punktu. Moim zdaniem za pięknymi stronami, preswazyjnymi opisami może stać ktokolwiek. To może być kreatywny student, przedsiębiorczy student albo właśnie jakaś agencja interaktywna. No osobiście chciałbym wiedzieć, czy osoba, której powierzam ochronę prawną mojej marki, po prostu się na tym zna. Tymczasem tutaj nie masz pewności, czy formalnościami nie zajmie się dla ciebie grafik. Z całym szacunkiem, uczciwie mówiąc, dla tego zawodu. No i aby było jasne, uważam, że osoby pracujące w agencjach reklamowych czy tych interaktywnych powinny mieć więcej niż podstawową wiedzę o tych znakach. W dzisiejszych czasach jest to szczególnie niezbędne, aby po prostu takie agencje nie zrobiły krzywdy swoim klientom, na przykład tworząc markę, która w sposób oczywisty będzie naruszała już zarejestrowany znak towarowy. Ja już o tym wspominałem zresztą w jednym z poprzednich podcastów. Czym innym jest jednak posiadanie tej elementarnej wiedzy o znakach towarowych, a czym innym świadczenie po prostu profesjonalnych usług prawnych. No i idąc dalej, punkt trzeci. Pracownicy takich firm nie mają wykształcenia kierunkowego. No i po czym to wnioskuję? Ponieważ zarówno rzecznicy patentowi, jak i radcowie prawni oraz adwokaci nie mogą się reklamować. Zabrania nam tego kodeks etyki zawodowej. Za reklamy banerowe czy wysyłanie spamu grożą nam po prostu sankcje nałożone przez izby zawodowe. Można więc założyć, że w tych firmach nie pracują osoby, które mają wykształcenie potrzebne do rejestracji znaków towarowych. Tak więc po prostu zadaj znowu pytanie, kto tam pracuje, kto ma nas obsługiwać. No i punkt czwarty. Pamiętaj, że pracownicy takich firm nie mogą być Twoimi pełnomocnikami przed Urzędem Patentowym. Jest to konsekwencją punktu trzeciego, ponieważ profesjonalnym pełnomocnikiem przed Urzędem Patentowym może być jedynie rzecznik patentowy, a od niedawna radca prawny i adwokat. Oznacza to, że firmy rejestrujące znaki towarowe mogą jedynie wypełnić dla Ciebie dokumenty, dać Ci je do podpisu i wysłać je za Ciebie na poczcie. Nie ponoszą jednak żadnej odpowiedzialności, co się z Twoim zgłoszeniem później stanie. Formalnie bowiem zgłoszenia dokonałeś samodzielnie, czyli bez pełnomocnika. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek kolizje i trzeba będzie w jakiś szczególny sposób wyjaśniać wszystko z ekspertem z urzędu patentowego, te firmy nie mogą Cię reprezentować. Ekspert nie będzie z nimi rozmawiał. Podobnie sytuacja będzie wyglądała, jeżeli ktoś złoży sprzeciw do Twojego zgłoszenia. No I zostanie wtedy z tym bałaganem całkowicie sam, no i oczywiście tylko przypadkiem żadna z tych informacji o tym, że te firmy nie mogą być, czy osoby pracujące w tych firmach nie mogą być pełnomocnikami przed urzędem patentowym, nigdzie nie jest uwypuklona. Idziemy dalej. Punkt piąty. Rzecznika patentowego obowiązuje kodeks etyki zawodowej. Oznacza to, że w określonych przypadkach za złamanie tego kodeksu grozi nam usunięcie z zawodu, co jednak ogranicza innym internetowego doradcę. Cóż, można powiedzieć, że tylko jego sumienie. Przykładowo, jako rzecznik patentowy nie mogę działać, jak to się mówi, na dwa fronty, czyli równocześnie doradzać Tobie i Twojemu przeciwnikowi procesowemu. Już kilkakrotnie musiałem odmówić pomocy przedsiębiorcom, powołując się na konflikt interesów. No i korzystając z pomocy rzecznika patentowego możesz mieć pewność, a właściwie gwarancję, że nie będzie w stosunku do Ciebie nielojalny. Internetowe firmy rejestrujące te znaki towarowe tak naprawdę mają jeden cel, i to troszkę pokazuje historia tego mojego klienta, który był przez szereg lat wspólnikiem w spółce. Chodzi o to, żeby namówić przedsiębiorcę na dokonanie zgłoszenia. No, na tym konkretnie zarabiają. Kwestią drugorzędną jest, czy w danej sytuacji to zgłoszenie w ogóle ma sens. Rzecznik patentowy, prowadzący własną kancelarię, którą tak naprawdę sygnuje własnym nazwiskiem, musi dbać o swoich klientów. Jeżeli dobrze wykonuje swoją pracę, jest polecany dalej. Być może te firmy świadomie nie wskazują konkretny, konkretnych osób, z którymi współpracują. Jeżeli pojawią się na ich, na ich temat jakieś bardzo negatywne opinie, zawsze mogą zrobić rebranding, potem postawić nową stronę internetową i zrobić kolejną akcję reklamową. Natomiast rzecznik patentowy tego swojego nazwiska nie zmieni i jest, można powiedzieć, żywotnie zainteresowany świadczeniem wysokiej jakości usług. Idąc dalej, punkt szósty. Rzecznik patentowy jest zobowiązany do zachowania poufności. No, i nasz zawód to podobnie jak sędzia czy adwokat, zawód zaufania publicznego. Oznacza to, że taki rzecznik patentowy musi zachować w tajemnicy wszystko, czego dowiedział się w trakcie współpracy z tobą. No, i to jest szczególnie ważne, jeżeli ujawniasz mu na przykład swoje międzynarodowe plany ekspansji biznesowej. I znów go tego, zobowiązują go do tego zasady etyki zawodowej. Tym samym, jeżeli do jego kancelarii trafi Twój bezpośredni konkurent, masz pewność, że nie usłyszy nic z Waszych poufnych rozmów. Jak to będzie jednak wyglądać w przypadku internetowego doradcy, któremu zależy na tym, żeby zarobić po prostu na każdym kliencie? Znów możemy się tylko domyślać. Na pewno w tym przypadku żadne zasady etyki zawodowej go nie obowiązują. No i na koniec jest taki punkt siódmy. Ja sobie zapisałem tak, że rzecznik patentowy posiada również. Obowiązkowe ubezpieczenie OC. Jesteśmy zobowiązani do, do wykupienia tego ubezpieczenia odpo odpowiedzialności cywilnej za błędy zawodowe. I to na minimum 350 tysięcy złotych. Tym samym, jeżeli rzecznik patentowy wyrządzi ci swoimi usługami szkodę, odszkodowanie musi wypłacić ubezpieczyciel. No, jesteśmy tylko ludźmi. 10 tysięcy razy możemy zrobić coś prawidłowo, ale kiedyś pojawi się błąd i jesteśmy przed tym po prostu chronieni tym ubezpieczeniem. Pytanie, czy internetowy doradca w ogóle jest ubezpieczony? Oczywiście na swoich y, stronach internetowych tej informacji nie znajdziesz. Zauważyłem jednak, że często ci doradcy, te firmy, po prostu działają pod ciekawą formą prawną. W kilku przypadkach albo w ogóle nie było informacji, kto się kryje pod tymi pięknymi obrazkami, albo była informacja, że jest to spółka ZO. A nie wiem, czy wiesz, że minimalny kapitał zakładowy takich spółek wynosi 5000 złotych. Czyli taka forma spółki świetnie chroni majątek jej wspólników. Gorzej sprawa wygląda z efektywnym dochodzeniem roszczeń ich wierzycieli. Mówiąc wprost, możesz nie mieć z czego ściągać swoich należności. No i może podsumowując dzisiejszy odcinek. Dużo mówiłem o specjalizacji i o wolnym rynku, no bo ten wolny rynek w swoim idealnym modelu sam się reguluje. Dzieje się to jednak dość boleśnie. Ludzie omijają szerokim łukiem osoby, które ich źle obsłużyły, no i udają się do dobrych specjalistów. Warunek jednak tej samoregulacji rynku jest jeden: dostęp do informacji. Osoby zainteresowane na przykład rejestracją tego znaku towarowego powinny wiedzieć, kto może im pomóc, a chętnych do doradzenia w tym zakresie jest naprawdę wielu, jak słyszałeś, od agencji reklamowych po detektywów. Mam więc nadzieję, że w tym zakresie ten odcinek dostarczył Ci wielu wartościowych informacji, informacji, które będą dla Ciebie pomocne. Z mojej strony to już wszystko. Pamiętaj, że notatki do tego odcinka oraz jego transkrypcję znajdziesz na moim blogu pod adresem znaki towarowe ukośnik 005. Tak jak piąty odcinek tego podcastu. Zachęcam Cię do zadawania mi pytań oraz zostawienia oceny i recenzji w iTunes. Dzięki temu o moim podcaście dowie się więcej osób i bardzo pomożesz mi w promocji. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia.